Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021, no i jesteśmy w naszej drodze do sławy, odcinek trzeci, słuchajcie, przed nami. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wbijajcie na Facebooka, a ja teraz gorąco i serdecznie zapraszam do udziału właśnie w odcinku numer 3. Zobaczmy, co się stało, naprawdę nie mogłem, słuchajcie, dojść do siebie. Nie wierzę w to po prostu, że można było w ten sposób się zachować. Naprawdę zupełnie inaczej. Robimy to, jak się ścigamy w ligach. Uważamy, staramy się przynajmniej uważać. Robimy miejsce i tak dalej, i tak dalej. Fakt, że tutaj trzech kierowców naprawdę w bardzo wąskim zakręcie. No, na pewno tutaj Butler wiedział, co robi, żeby nam tutaj utrudnić życie. No, ale zobaczmy, słuchajcie, oczywiście to życie Formuły 1 toczy się dalej. Przechodzimy, słuchajcie, do następnego rozdziału. Zobaczmy, rozdział drugi. Świat sportów motorowych nie zwalnia tempa. Uwaga, wszystkich koncentruje się teraz na Grand Prix Chin, czwartym wyścigu sezonu 2020, który jest okazją dla Aldena Jacksona i jego zespołu Williams do podszlifowania formy. Miesiąc później, także no, naprawdę szybko ucieka czas tutaj w Formule 1. Zobaczmy, co dla nas przygotowano. It's the Chinese Grand Prix here in Shanghai, and this track fast becoming a rookie's favorite. Alex Albon, remember him from last year? A brilliant race in his debut season, and it looks like Aiden Jackson's continuing the trend. He really is, Crofty. He's showing great promise so far this season. Well, here's Ackerman now going up behind his young teammates. Well, the rumor in the paddock, Crofty, is that the tension's building between these two. Let's see what happens here. Here we go. Ackerman's going for it. Down the inside of the hairpin. He's barged his teammate off the track. Yay! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zostawcie to! To jest niemożliwe. Okay, Aiden, keep it focused. Concentrate. That brush with his teammate clearly affecting the young driver. It looks like it has, Crofty. I can't see any significant damage to that car, so he's gonna have to pull himself back into this race. Nie, no to jest niemożliwe. The gap behind us is 3.0 seconds. The car's looking okay, Aiden. See if he can recover a few places. What was that all about? You can recover, Aiden. Dobra, oczywiście. That's really not okay. Kolega z zespołu, słuchajcie, postanowił nam odgryźć się za ten numer z poprzedniego Grand Prix, czyli z Australii. No i teraz spadliśmy na 14. pozycję. Musimy naprawdę mocno, mocno tutaj przyciskać, żeby gonić tych kierowców, których mamy przed sobą. Pierwszym takim kierowcą, tak jak widzicie, Norris. No, jesteśmy naprawdę już bardzo blisko Norrisa. We're catching the car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. No, wolno, słuchajcie, to on nie jedzie. Więc fakt, że zbliżamy się do niego, to dobry oznak. Car's looking okay, Aiden. See if you can recover a few places. What was that all about? You can recover, Aiden. That's not okay. That's really not okay. Car's looking okay, Aiden. See if you can recover a few places. What was that all about? You can recover, Aiden. Dobra, słuchajcie. Kolega z zespołu tutaj niestety chciał się odgryźć za Australię. Ależ mamy problem tutaj z utrzymaniem tego bolidu w ryzach. Dobra, przed nami jeszcze Ocon. No, proszę bardzo. Zrobiliśmy fasty slapa.
Na pierwszym dochodzącym. Oj, tylko... Oj, tu jakie... Jaki duży błąd. Strasznie to będzie kosztowało czasu. A byliśmy już poniżej 2 sekund do Okona. Okay, gap ahead is 2.1 seconds. Dobra, skupmy się, bo musimy szybko naprawdę tutaj w miarę się uporać z tymi kierowcami. Jeszcze spora droga przed nami. Musimy być na 10 miejscu, a na razie jesteśmy na 13. No nie jestem w stanie wysterować po prostu tym bolidem w żaden sposób, słuchajcie. Tak się poce na tym zakręcić, że to szok. No już Hamilton tutaj zrobił porządek z naszym najszybszym kółkiem. Zresztą byłoby to trochę dziwne, że my w Williamsie mamy najszybsze okrążenie i to jeszcze w dojazdówce. No ale my tutaj oczywiście musimy się skupiać. Dobra, już widzę, słuchajcie, Sańca. Także jesteśmy blisko. 2,5 sekundy do Sańca. No i się zbliżamy naprawdę dużymi krokami. Do Ackermana też już troszeczkę odzyskaliśmy. Ale ja cały czas próbuję dogadać się po prostu z tym samochodem. Nie chcę współpracować na zakrętach. No, potrącił nam się tutaj Giovinazzi. No, mamy fastest lap, słuchajcie. 12 pozycja za Sańcem. Podążamy. On tak, słuchajcie, tanio tutaj skóry nie sprzeda. Na pewno będzie walczył. Ale nam oczywiście zależy przede wszystkim, żeby się dostać do Ackermana. Bo to jest pozycja, którą powinniśmy odzyskać. Dobrze, poczekamy troszeczkę. Napełnimy sobie bateryjkę. Oczywiście musimy pilnować, żeby nam Sainz tutaj za daleko nie zwiał. Ależ wywaliło nas teraz, no mówię, naprawdę bardzo ciężko. Manewruje się tym bolidem, słuchajcie, bez setupu naszego kochanego, który gdzieś tam mamy dla siebie. To, co się dzieje z tym samochodem w tym zakręcie, to jest niewyobrażalne po prostu. Przeczy prawom fizyki, można powiedzieć. Tak czy inaczej, bierzemy się za Sańca. I już tylko przed nami Ackerman. Albo aż. Dobra, musimy teraz zaoszczędzić baterię, bo ona na pewno będzie tutaj potrzebna. Właśnie wchodzimy na pięty Ackermana, słuchajcie. I możemy mu zostawić naprawdę bardzo duży odcisk.
Dobra, poniżej sekundy. No, jak tam opony? No teraz bardzo ważne wyjście, nie zawiedź mnie tutaj! Dobra, czysto, ładnie, zgrabnie i powabnie. Teraz tylko musimy uważać na opony. Nie bijemy się już z Albonem, słuchajcie, nie sądzę. Nie ma szans, żebyśmy w ogóle doszli. Mimo, że mamy tutaj oczywiście nasz fastest lap. No, słuchajcie, on się nie poddaje. My już praktycznie, słuchajcie, mam utratę przyczepności, to dosyć wyraźną. No, ale to my jesteśmy z przodu. To my już tutaj, słuchajcie, możemy dyktować tempo. Są miejsca, gdzie oczywiście musimy bardziej uważać, ale ważniejsze jest to, słuchajcie, żeby tutaj po prostu dojechać. Nie zaliczyć jakiegoś spina, bo to też praktycznie doświadczenie, jak te opony się zachowują. Dużo, słuchajcie, no nic na to nie poradzę. Wyrzucam je strasznie, ponieważ naprawdę w zakrętach ten bolid zachowuje się bardzo dziwnie. A to jest zakręt, którego nie mogę zrobić na pełnym gazie właśnie w Williamsie. Nie wiem dlaczego. Już niestety nie będziemy się cieszyć naszym fastest lapem, ale możemy się cieszyć tym, że po pierwsze udało nam się uciec od Ackermana, a poza tym, słuchajcie, naprawdę kroczkami małymi zbliżamy się do przecież debiutanta Albona. This is your final lap of the race. No, jeszcze musimy troszeczkę nad tym torem popracować, ewidentnie. No, naprawdę duże kłopoty mamy w zakrętach, które gdzieś tam zawsze nie sprawiały nam tych kłopotów, więc to jest ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o jazdę bolidem Williamsa w F1 2021. No i znowu mnie wyrzuciło, nie no. Słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego. Naprawdę nie robię tego specjalnie, tylko po prostu w momencie, jak już się składam, to już dawno jestem myślami poza tym torem. Tutaj możemy jeszcze do końca baterię wykorzystać, zbudować jeszcze większą przewagę nad naszym kolegą z zespołu. Na razie można powiedzieć, że w miarę się udało to zrobić. Zresztą naprawdę niewiele, jeszcze jedno okrążenie, słuchajcie, i moglibyśmy myśleć o Albonie. Bardzo bliżutko. Uwaga na laga. Musiał być, nie mogło być inaczej. Ach, dobra, udało się to zrobić. Zobaczmy, jakie będą konsekwencje, bo przecież zabraliśmy punkcik naszemu koledze z zespołu. Things don't look stable between these two drivers, Crofty. They've barely been teammates 5 minutes. That wheel bump. Could that have been avoided, Ant? Yeah, it looked like Ackerman was making a bit of a statement to me. He's certainly not given Jackson any room.
A sign of things to come? Well, for their sakes, let's hope not. That wraps things up here in China. Until next time. Dobrze, cały czas jest to odbierane jako walka w środku zespołu. Widać, że na podium się nic nie zmienia, słuchajcie, naprawdę. Ciekawe, ile jeszcze musimy przejechać kilometrów, żeby coś tutaj podziałać na tym podium, żeby coś się zmieniło po prostu, żeby naprawdę troszeczkę inne znaczki pojawiły się tutaj na tym pierwszym, drugim i trzecim miejscu. Dobrze, przetrwaliśmy naprawdę, słuchajcie, odcinek trzeci, drogi do sławy, rozdział drugi, zobaczmy po pełnym emocji Grand Prix Chin, podczas którego agresywne wyprzedzanie Ackermana spowodowało kontakt z bolidem Jacksona, napięcia w zespole Williams stają się coraz większe. Nic dziwnego, zobaczmy. Kasper. What the hell was that? You nearly put me out the entire race. Bumping wheels like that, you could have put us both into the barrier. Casper. Come on, man. I have to make a phone call. Casper. Ackerman! Mom, cancel the TV subscription. The entertainment is right here. Oh, come off it. Do you really have nothing better to do? Right now? No. And why would I want to miss this? You two are like characters in a badly written sitcom. He wanted your lot to sign Ricardo, you know. Ask anyone. What do you mean? The paddock talks, mate. And so did Ackerman. Should have heard him last season. He didn't care who he talked to, and he was always going off on one about you. No nieźle. Dorzuca do pieca. Oh, he did. Did he? Everyone knows. Have you not seen the way that people look at you? We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. You want my advice? Prove him wrong. Chin up. No, tak to wygląda, słuchajcie. Ciąg dalszy tarć w zespole Williams, także jak widzimy, Jackson i Ackerman znowu wchodzą sobie w drogę. Po incydencie z udziałem Kaspera Ackermana i Jacksona, którzy walczyli ze sobą koło w koło, nastroje w zespole Williams nie są najlepsze. Ego obu kierowców wyraźnie dało sobie znać, Ackerman otwarcie zakwestionował pozycję swojego kolegi, co doprowadziło do kontaktu opon bolidów i miało fatalne konsekwencje. Na początku ta niefortunna kolizja dała przewagę Ackermanowi, który wystrzelił naprzód. Jackson wykazał się jednak uporem i siłą charakteru, co ostatecznie pozwoliło mu wyprzedzić latającego Holendra i ukończyć wyścig przed nim. Nie ma wątpliwości, że pokonanie przeciwności i ukończenie wyścigu przed kolegą zespołu to niezwykły wyczyn, który tylko zwiększył zainteresowanie Aldenem Jacksona tutaj w świecie Formuły 1. Słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Racing Point zmienia nazwę na Aston Martin. Proszę bardzo. Mamy przy okazji ciekawostki. No dobrze, słuchajcie, spójrzmy tylko szybciutko. Oho, mama dzwoni. Zobaczymy, co tym razem. Hey, ma. Hello, love. I saw the race and thought I'd give you a call. And why is that? Just to say well done, like I always do. Oh, right. I saw what happened in the race with Kasper. Can't believe he wasn't penalized. Are you okay? Mama tutaj, słuchajcie, naprawdę pełny kibic F1. Nothing. He wouldn't speak to me. Well, maybe keep trying. It can't hurt to clear the air. Just remember what your grandmother always used to say. The fights that can't be won are the fights you fight the hardest. No, naprawdę, słuchajcie, tutaj mądre etaty lecą. Don't let it get to you. And call me later, okay? Will do. Mądre słowa, naprawdę dużo wnoszą. Dobrze, mamy tutaj, jak widzicie, nowe posty.
Kierowcy z zespołu Williams zachowują się jak dzieci. Dobrze jednak, że Jackson się wycofał. No, naprawdę, słuchajcie, Kasperem nie było lekko i XD musi być wkurzony, że Jackson skończył wyścig przed nim. No, dużo w tym prawdy. Zobaczmy jeszcze, bo tutaj, nie no, mamy minuty pokazane. Okej, okay, tak to właśnie wygląda. No dobra. Zobaczmy jeszcze szybciutko, co tam się dzieje na skrzynce. Chcę tylko dać ci znać, że wieczorne spotkanie powyścigowe rozpocznie się 20 minut później, więc masz trochę więcej wolnego czasu. Twoja dzisiejsza drobna kolizja z Kasperem zmartwiła całkiem sporo osób. Simon pewnie też ma swoje zastrzeżenia, więc przygotuj się na parę ostrych słów. Już wam to mówiłem, musicie zacząć współpracować. Stawka jest wysoka i nie możemy tak ryzykować tylko dlatego, że się nie dogadujecie. W prasie już huczy od plotek, więc weźcie się w garść. Do zobaczenia na spotkaniu. Nie spóźnij się. To słowa koordynatora zespołu. No i jeszcze nasza asystentka. Oczywiście tutaj kilka spraw. Wieczorne spotkanie w restauracji. W następnym tygodniu są urodziny twojej mamy. No proszę bardzo, ciągle kontaktujecie się ze mną. Znaczy nie, ciągle kontaktuje się ze mną Colin Perry w sprawie twojego wywiadu dla magazynu Trackside. Wiem, że nie pali się do tego, więc nie podawałam mu twojego adresu e-mail. Daj znać, jeśli zmienisz zdanie. No dobra. Tutaj jeszcze możemy sobie oczywiście zawsze odpalić wiadomości z poprzedniego Grand Prix. No i tak to wygląda. Słuchajcie, odcinek trzeci dobiegł końca, także droga do sławy na kanale Dark Owen F1 2021 oczywiście. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. A już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału w kolejnym odcinku numer 4 z drogi do sławy F1 2021 na kanale Dark Owen. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, hej!